wiceminister sportu pojawił się nawet w niezłym humorze. W poselskich ławach, nie pojawił się w siedzibie CBA, do której według nieoficjalnych informacji mieli go wezwać śledczy. Nie mam nic do powiedzenia, nie ma i nie będzie go dzisiaj. Na ustalenia CBA i prokuratury czekają politycy PiS. Jeszcze wczoraj właśnie tym szef klubu tłumaczył brak decyzji w sprawie Łukasza Mejzy. My czekamy na to, co jest istotne, czyli na informacje słuszne. Dzień później stanowisko Ryszarda Terleckiego jest już inne. Moim zdaniem oczekujemy, aż zawiesi swój udział w pracach ministerstwa. Wicemarszałek Sejmu mówi moim zdaniem, ale jego słowa szybko stały się zdaniem partii. Na Twitterze zacytowała je była rzeczniczka PiSu, potem powtórzył je obecny rzecznik. Oczekujemy, że pan minister zawiesi swoją aktywność. To za mało, twierdzi Koalicja Obywatelska. Odwołanie. I domaga się dymisji i wiceministra, i ministra sportu, ale lista odpowiedzialnych... Dzisiaj wszyscy macie twarz Mejzy. ...ma być zdaniem szefa klubu Koalicji Obywatelskiej znacznie szersza. To Jarosław Kaczyński jest który dopuścił ludzi pokroju Mejzy do tworzenia większości parlamentarnej. Pan poseł jak przemawia, to dokładnie przypomina Wiesława Gomułkę. Dajmy mu przemawiać, bo taki głupot jak on, to nikt nie opowiada z tej mównicy. Według dziennikarzy Wirtualnej Polski spółka Łukasza Mejzy proponowała rodzicom ciężko chorych dzieci drogie i niesprawdzone kuracje. Wczoraj poseł przekonywał, na przykładzie przyjaciela, że to leczenie działa. Ja staję. Ja się mogę puścić. Ja mogę. To był tak żenujący spektakl, że trudno na ten temat się wypowiadać. Ale o spektaklu na polityczne zamówienie mówi też Łukasz Mejza. Mamy do czynienia przez ostatnie dni z największym atakiem politycznym po 1989 roku. Facet ma po prostu ego większe niż ja brzuch. To jest przerażające. To, że ten człowiek jest parlamentarzystą, jest już gigantycznym błędem. Łukasz Mejza został nim, wchodząc do Sejmu z listy PSL, ale jako poseł niezrzeszony głosował tak jak rządzący. Bardzo ucieszyła mnie decyzja rządu. W końcu wszedł w szeregi Republikanów, choć wcześniej mocno dystansował się od jakichkolwiek partii. Trzeba zaśpiewać w tym momencie melodię przyszłości, a politycy partyjni fałszują. Być może wkrótce znów czekają go występy solo. Piotr Michalak, Wydarzenia.